Panie Kotek, doszły mnie słuchy, że pan z panem doktorem tutaj jakiś mur graniczny budujecie, a ja nie wyrażam na to zgody. No i nie trzeba. No proszę bardzo, niech pan wejdzie. Nigdzie muru nie ma. Siemanko. A te cegły? Te cegły? Tak. To no, na gazie grzeje, na noc pod kołdrę wrzucam. Nogi mam wrażliwe. A gdzie pan doktor? No, pewnie w mieszkaniu. Tak? Co pan mnie tu, panie? Przecież go nie ma tutaj. No. I tej szafy dwudrzwiowej nie widzę. W swoim mieszkaniu. Pod 9. Tak? Chwileczkę. To jest numer 9. A tam? Panie Kotek, niech pan mnie tu nie robi koło pióra. Co to ma znaczyć? Nic. Znalazło się mieszkanie doktora, no to się człowiek przeprowadzi. Mały donosik, co? Panie Kołek, co to ma znaczyć? Żądam wyjaśnień. Jakich wyjaśnień? Nie mam nakazu, mam mieszkanie. Tak, ale pan ma nakaz na to mieszkanie. A tego to mi pan nie udowodni. Razem z panem Kotkiem. Nie udowodni pan. Nic nie udowodni. Ale tu zostało pogwałcone prawo. Wysiedli się panów pod Warszawę, do baraków, do zastępczego mieszkania, bez ogrzewania. A to może tego pana, bo ja jestem w prawie. A ja mam mieszkanie numer 9. I ten pan mnie w ogóle nie interesuje.